Bro, I don't wanna listen to her, but she don't wanna listen to me. Last week we're talking together forever. This week, more fish in the sea. It's just killing me, G. I had the perfect picture. It was all laid out for me. Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Mecz, Jacku, zapowiada się bardzo obiecująco. Wspaniale, Darku, że mamy okazję oglądać to spotkanie. Szykujmy się na walkę, piłkarskie fajerwerki i duże emocje. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Blisko już do bramki. Ależ ich przychytrzył, znakomita okazja. Już widział piłkę w siatce, niesamowita interwencja bramkarza. Pokazał, że jest specjalistą w sytuacjach sam na sam. Jednym słowem, klasa światowa. Krótko rozegrali rzut rożny. Dembele. Teraz Piqué. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Van Aanholt. Berchwin. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Mieli szansę z rzut rożnego, ale jednak nic z tego. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Messi. Lionel Messi. I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Number 10, Lionel Messi. Ma dużo miejsca na skrzydle. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Powinien dogrywać. Przedziera się teraz ze skrzydła. De Jong. I teraz Memphis Depay. Pięknie, prostopadle, Messi. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Ależ pięknie, poszli za ciosem. Spójrzmy. Ekspresowo strzelili te dwa gole. No, 2 do 0 to już bezpieczny wynik. Number 8, Luis Suarez. Ma sporo możliwości. Powinien dośrodkowywać. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Wijnaldum. Memphis Depay. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. De Jong. Co teraz wymyśli? Genialne podanie. Odważne wejście, opłaciło się. On już się nieraz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Spójrzmy na... No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Nie ryzykował i ładnie przerzucił piłkę nad poprzeczką. No i mamy okazję zobaczyć w powtórce, jak padła bramka. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Jest szansa na kontratak. Dahit Chong. Memphis Depay. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. No, może coś... Czy będzie trafienie kontaktowe?
Piłka zmierza do pustej bramki. Nie dali się zdeprymować rywalom i strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzieli już ich tylko jeden gol. Powtórka obnaża beznadziejną defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się otrząsnąć i robić swoje. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Ma na skrzydle dużo swobody. Schodzi teraz ze skrzydła. Ech, no i nie wyszło. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ach, co za pech! Nie ma bramki. Chciał pokonać bramkarza mocnym strzałem, ale niestety niedokładnie przymierzył i teraz może tylko ubolewać nad zmarnowaną szansą. Lionel Messi. Messi oddał piłkę rywalowi. No i strata piłki. Trzeba to dobrze rozegrać. Van de Beek. Może zdecydować się na strzał. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Będzie okazja do kontrataku. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Co za obrona najwyższej klasy parada. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Mają teraz trochę miejsca. Tahit Chong. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Messi, ależ to obronił. Wydawało się, że musi być z tego bramka. Nikt nie miałby do niego pretensji, gdyby to wpuścił. Cudowna interwencja. Piłka dośrodkowana z rogu. Wijnaldum. Van de Beek. De Jong. No, może być groźnie. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Van de Beek! Ależ się wyciągnął! Coś niesamowitego! Interwencja światowej klasy! Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Świetnie, teraz piłka wysoko podana do Messiego. Suarez. Messi. Kapitalne uderzenie! Niewiele brakowało. Rywali uratowała poprzeczka. Ależ fantastyczna obrona! Świetnie teraz dostrzegł partnera. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Popatrzmy, Jasku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Trzy do jednego to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Lionel Messi! Zobacz, dobrze, w tempo, będzie szansa. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Ależ fatalny kick z bramkarza, tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić.
Lionel Messi. Ale szpech, piłka niemal musnęła teraz słupek. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Zagranie na dalszy słupek. I piłka wybita do przodu. Po pierwszej połowie wynik 3-1. Lionel Messi gra dzisiaj koncertowo, czyli na swoim zwyczajnym, nieosiągalnym dla reszty świata poziomie. To prawda. Jak widzimy teraz na ekranach, na prezentowanej graficznej analizie jego strzałów, był bardzo aktywny pod bramką przeciwnika i nieraz już zmusił bramkarza rywali do kapitulacji. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Ma teraz miejsce na skrzydle. Dahit Chong. Uderzenie w stronę bramki. Nie, nie będzie z tego bramki. I piłkę przejmują rywale. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Suarez. Suarez musi to trafić. Dembele. Gwizdek sędziego, minimalny spalony. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Wijnaldum. Van de Beek. Co teraz zrobi? Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Czy będzie trafienie kontaktowe? Świetna interwencja obrońcy. Z tego mogła paść bramka. Będzie okazja do kontry. Dobrze się rozwija ten kontratak. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. No tak, ewidentny faul. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozwiała. To jest jego miejsce. Leo Messi potrafi stąd zagrozić bramce. A i niestety, w mur. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Zagrywa w okolice 9 metra i bramkarz oddala zagrożenie. Jeszcze raz, rzut rożny. Krótkie rozegranie. Dembele. I przejęte podanie od Dembele. Van Aanholt. Brawo, ale jest szansa. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Messi, Messi, niebywałe! No niebywałe, proszę Państwa, kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Krótko do kolegi. Bardi.
wybija piłkę w groźnej sytuacji. No, już blisko pole karne. Ma piłkę, co z tego wyniknie? A i znowu wygrany pojedynek, brawo. Rozpoczynają kontratak. No, to będzie stuprocentowa szansa. Utrzymuje się przy piłce, szuka szansy. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Lewandowski. Uff, co za interwencja. Van de Beek. Umtiti przejmuje piłkę. De Ligt. Piłka idealnie za plecy obrońców. Świetnie rzucił prostopadle. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Lionel Messi. Podłączają się inni zawodnicy. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Wow, niesamowita obrona. Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję. Dobrze, wygrał to starcie. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Zobaczmy, co zrobi. Barbi. Suarez. Ma tam teraz sporo miejsca. Leo Messi doszedł do tej piłki. Z tego może być bramka. Sędzia liniowy sygnalizuje spalonego Messiego. De Ligt. De Jong. Co teraz zrobi? Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Fatalnie spudłował. Taka szansa. Wszyscy na stadionie złapali się za głowy. Chyba przekombinował z tym strzałem. Chciał uderzyć technicznie, ale czasami lepiej zdać się na instynkt, szczególnie w tak prostej sytuacji. Piqué. No i źle to zrobił Messi. Wijnaldum ma sporo możliwości. Tracą piłkę. Wejna prostopadle za linię obrony. Pusta bramka, będzie gol. Bramka kontaktowa. Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. No, nie mógł chyba tego zmarnować. Widzimy teraz, ile miał miejsca i czasu. I do tego pustą bramkę przed sobą. Ważne, że potrafił to wykorzystać. No, będzie się działo. Jest 3-2. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy celnie teraz dośrodkuje? Gra na czas, zasłaniają w narożniku piłkę, chcą dowieść bezpieczne prowadzenie.
Gospodarze prowadzą i starają się grać na czas, co oczywiście nie podoba się drużynie gości, dla której każda minuta jest na wagę bramki. Cóż, nie można się dziwić ani jednym, ani drugim. Pewnie, że gospodarze chcą utrzymać status quo i pewnie, że goście chcieliby, by sędzia zareagował na nieuczciwe przeciąganie gry. Bale. Ależ wrze na trybunach. Aż chucią te trybuny od dopingu. Tylko posłuchaj. Kibice wiedzą, że rywal jest słabszy. Oni tu przyszli świętować wygraną i dlatego zagrzewają cały czas swoich ulubieńców do walki. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Myślę, że prostopadłe podanie będzie gro...